Ważnym krokiem maszerujemy do... O, fajnie, checkpoint. Który razem zginę, bo pojawia się tutaj. Pytanie, co mnie zabije tym razem? Nie wiem, czas się dowiedzieć. Dostaj się windą do wieży kontrolnej. Aha. Nie wiem, co to jest, ale już mi się nie podoba. No to granaty się przydadzą. Czy mogę to coś chociaż zaznaczyć? Zdecydowanie zechcę tam rzucić granaty lub dwa, ewentualnie cztery. Uważaj, na plecy. Aj, aj, aj. Okej, przybyły jakieś posiłki. To chyba dobrze. Jest jakaś apteczka? Nie w pobliżu. Okej, ale może skoro dostaliśmy się już na tę windę, to może nie będzie aż tak źle za nią. Jedzie ktoś ze mną? Nie? Okej, dobra, nieważne. Oni wolą ginąć tutaj. Ja wolę ginąć na górze. O, dysk... O... Kurczę, nie mogę znaleźć słowa. Znowu. O gustach się nie dyskutuje. O! Co to chciałem zrobić? Chociaż wiecie co, jeżeli gra daje mi tyle wyrzutni rakiet, to zdaje się, że wkrótce się one przydadzą. Okej, kolejna wieżyczka. Jest kolejne działo do zestrzelenia. Kolejny, znaczy statek do zestrzelenia. Wow, wow, wow. Aha, twoja tarcza nic ci nie da na ważne działo, a okazuje się, że się również działo, a jest dobre nie tylko przeciwko samolotom. Generalnie wszystkiemu, co się rusza. Co to strzela jeszcze? A, pociski znikąd się pojawiają. Taka filmowość. Wii, skakujące cele. Nieważne, do podskakających celi i fajnie się strzela. Jak to fajnie, że seekerzy lubią skakać. Okej, okay, wygląda na czysto. Najwyżej się jeszcze wrócimy do tego. Do tego działka. A, nie widzę żadnych apteczek. Co my tu mamy? Wezmę sobie to. No i granaty. Spoko. Ha, tyle broni, tyle broni, tyle możliwości. Wezmę sobie tą broń w obie ręce. Wow. Zdecydowanie przydałaby się apteczka. Oj! Nie wiem, co to było. Ale będziemy musieli jeszcze raz strzelać z działa. Tak bywa, tak bywa. Już, już. Poszli, poszli. O, tak lepiej.
Wiecie co, jednak może sobie zachowam to wyrzutnie rakiet. Widzieliście, jak tam w tamtym pomieszczeniu byli stłoczeni w jednym miejscu i w ogóle. Zdecydowanie mogą się ucieszyć z jednej takiej rakiety, którą im tam wyślę w prezencie. Coś jeszcze? Okej, chyba nie. Dobra. To w prawą rączkę. A w lewą chyba sobie zatrzymam ten ludzki karabin. Chociaż nie. Wezmę to. Powiem wam dlaczego. Ponieważ chcę w końcu wyskillować tą broń również. Ponieważ skill w tej broni się przyda. Kiedyś. No, no. Już. Ha! Ej, spróbowałem, wybacz. I skakujący stickerzy. Nasz ulubiony widok. No nie, no, teraz przeładowujesz. Dałoby się trochę amunicji. I jeszcze troszkę więcej apteczek. Okej, idziemy. To nie skończy się najlepiej. Uj! Uj! Nie wiem, co miałbym tam zrobić. Okej, okazało się, że jednak nic nie miałem to zrobić. Gideon, masz przerąbane. A może jednak nie, w końcu to główny bohater, może spaść 10 pięter i... A potem wstać i iść dalej. Fizyka. Projektanci przerywników filmowych. Fizyka budynków nie tak działa. No chyba, że się upiła. Halo, Gideon? Okej, na chwilę się zaciął. Bałem się, że to już koniec. Ale okej, dobra. Właśnie, jak tam z bronią tą fajną, jak ona się nazywa? Czy to jest Kaul? To jest chyba Kaul. O, poziom trzeci, czyli blokowany seryjny strzał energią. No tak. I 20% postępu do następnego poziomu. Uła! Tu będzie sporo strzelania. No to ruszajmy. Przydałby się jakieś działa. Ja nie widać żadnych na miejscu. Wiecie co? Nie jestem najlepszy w celowaniu. Tak, autocelowanie będzie bardziej wydajne w moim przypadku. Ktoś jeszcze chce? Okej, przydałaby się zmiana broni. Zejdź z linii ognia, idioto.
Może w następnym życiu się nauczysz tych podstawowych praw rządzących wojną. No i myślę, że będziemy się tak bronić jeszcze przez jakiś czas. Aż coś się wydarzy. To mu przywalił. Co za kozak. Też chcę mu przywalić. Nie, on mi nie pozwoli. Nie, jednak... Walka wręcz to nie jest najlepszy pomysł. Jeszcze. Cokolwiek po tym jeszcze miałoby się nie kryć. Okej, czy Dylek jeszcze to przyjdzie? Nie wiem, zobaczymy. Wow, wow, wow. Okej. Tamtych samolotów chyba się nie da wystrzelić. Dokładnie, take that. Przestań krzyczeć, help, jesteś żołnierzem. Okej. Trochę obrywam. Chyba niepotrzebnie się tym bawiłem z nimi. Wygląda na to. No cóż, każdy popełnia błędy. Hola, macie tu jakieś apteczki? Przydałoby się parę. Wygląda na to, żeby mieli. Okej, nieważne, idę sobie. Yes, sir. Captain Gideon Wyatt reporting. Gideon? I thought we had his brother. I must say I'm fairly surprised to see you here in one piece. Sounds like you've had an interesting trip through high orbit to get here. We'll have to discuss that sometime. Yes, sir. For now, I need to know who these bastards are and what they want. The few reports I was able to pick up from Lurian before she fell are sketchy at best. They've hit every major population center, every military base. We've never seen this kind of military power before. You were on the ambassadorial shuttle, weren't you? Yes, sir. The species we met with seemed to be... Species? So the reports of this being an entirely different group of buggers are true? Yes, sir. This new element seems to be concerned with some sort of scanning of the human brain. It appears that they're searching for something. I witnessed multiple targets, both military and civilian, summarily executed following the scan. Searching for something. That idea forwarded well. Have you seen them take any prisoners? General, sir. Priority line from Deep 4. Wideband coded urgent, sir. Thanks, Private. This is Torn. Yes, that would explain the withdrawal, sir. But what about our ballistic... All gone. Yes, sir. Nie brzmi najlepiej. I suggest you find a way off planet as soon as you can, son. Sir? I'm telling you now, before the panic starts, find a ship. The sirens will be starting shortly. But what about you, sir? Can I... I will be staying here, Captain. This is going to be something to see. On się już poddał. Ale my się nie poddaliśmy. A nie, my znajdziemy wyjście z tej sytuacji. Jakkolwiek by to nie było. Szkoda, że nie ma żadnych apteczek.